white outside, and the night is cold. Everyone's lighting candles in their homes. Yes, it's Christmas. It's a magic time. Dzień dobry w kolejnym vlogmasie, w kolejnym dniu. Dzisiaj jest piękny, słoneczny dzień. Chociaż mroźny bardzo, ale jest ładnie. Jest bardzo zimowo. Dzień rozpoczynam od zawiezienia. Właśnie tata pobiegł do mojej ciocio babci. Zawieź jej chleb, tam wiecie, jakieś tam artykuły spożywcze. Teraz jedziemy odebrać paczkę z paczkomatu. Coś fajnego pokażę wam później, jak już ostatecznie dojadę do domu. No, jadę na te zakupy świąteczne, ostatnie prezenty i tak dalej. No, tak już blisko jest Wigilia. Nie mogę się doczekać, jak wszystkie prezenty zacznę pakować. Jest zawsze takie fajne. Chociaż sporo tego do pakowania jest w tym roku. No i chciałabym też do jakiegoś lumpeksu zajrzeć, bo może będą jakieś wyprzedaże, bo przed świętami tak zazwyczaj jest. W tym tygodniu, takim jak jest niepełny, tak jakby tydzień, no to wtedy robią się wyprzedaże i może akurat coś znajdę fajnego. So much love, and with joy and laughter, let us make memories that stay forever. It's Christmas today. Idę zaszaleć. Godzinę później, ja już po zakupach prezentowych. Mam już wszystkie, tak się cieszę. Jedyne, czego nie mam, to gładkiej, dużej bombki, którą muszę jeszcze gdzieś dorwać. Mam ciężkie torby, ale się nie poddaję. Idę do lumpeksu, do takiego dużego, w Bytomiu, za Agorą. Nazywa się Biga. Niby nowy towar, no zobaczymy. Tutaj mamy ubrania wycenione i na wagę, i też rzeczy. Więc może jeszcze uda mi się coś tutaj fajnego dorwać. A coś muszę z tymi torbami zrobić. No niestety nie tym razem. Znaczy było fajne, dużo fajnych rzeczy, ale nic takiego, co warto było kupić. Ale chyba pójdę do jeszcze jednego lumpeksu. No i muszę tą babkę znaleźć. Ziwa, ziwa, ziwa. Czekał na tatę. Aż pewnie przyjedzie. I jeszcze musimy gdzieś poszukać bombki, bo nie znalazłam. I zabieramy się do roboty, czyli do dekorowania choinki. Ostatnia nadzieja, że tutaj znajdę, czy gdzieś tutaj, taką czystą bombkę, więc idę na poszukiwania. Jest nadzieja. Tu są srebrne. Nie chcę tych, bo to są takie brzydkie i plastikowe, ale coś znalazłam, albo takie przeźroczyste z piórkiem, albo i te będą pewnie szklane. Tutaj są. Myślę, że te będą ok. Misja zakończona sukcesem. Wracam do domu. Uwaga, uwaga. I nie idzie jedną ręką. Nie ma. Dzisiaj znowu się nie udało, ale mamy jeszcze dwa dni. A co dzisiaj mamy w The Body Shop? Kotaczki blisko siebie śpią, mama robi obiad. A w The Body Shop mamy body lotion i też pełnowymiarowy produkt. Super. Przerwa na kawę i herbatę. I muszę zrobić sok z pomarańczy, bo mam dużo. Zabrałam wszystkie, co miałam w domu. I chwila przyjemności przed dekorowaniem choinki, czyli jeszcze większą przyjemnością. Stefa gaduła. No co na Jędrusia wchodzisz, no? Co ty robisz? Tu jestem. Otwieramy, no. Widzicie, jak blisko? No ta się aż trzęsie. Święta są i ona cały czas smaczki i jedzenie i coś dobrego i nieważne, że Jędruś jest zaraz pod nią. Tak. Kaczkę mamy w jednym. Jędruś śpi cały dzień.
No właśnie. I takie mamy jeszcze. Do kotki. No, wszystko. No to zaczynamy. Choinka jest przed. Tutaj tata przedłużył choinkę. No i ubieramy. Now it's time for Christmas, and Christmas is my favorite time of year. It's beginning to look like all my wishes are coming true. That's why. Broju, ty już będziemy wiedzieli. Zawieszamy dzwoneczek tu, że będziemy wiedzieć, jak kotki tutaj skakują. Będą dawać sygnały dźwiękowe, że się bawią choinką. No i nasza rodzinna choinka jest prawie gotowa, bo jeszcze zostawiliśmy miejsca na 3 nowe bombki, bo muszę pomalować, no przynajmniej 2. Muszę pomalować ubiegłoroczną, bo nie dokończyłam jej jeszcze nową, tegoroczną, więc zaraz się za to zabieram. Ale to jest choinka historyczna dla osób, które oglądają mnie po raz pierwszy. Ja od dziecka co roku maluję jakąś nową bombkę. Ta na przykład jest chyba ubiegłoroczna. To jest przeze mnie namalowana bombeczka 2019, tutaj również 2019, tutaj na przykład taki ptaszek 2017 i tak dalej, tutaj jest na przykład wróbelek. I kiedy się Hania urodziła, jest też bombka, więc co roku jakąś maluję. I co roku dokładam na choinkę od takich naprawdę wczesnych lat, tutaj jak byłam jeszcze dzieckiem. Gdzieś tutaj są te bardzo stare, pokazywałam wam na przykład ta, to była chyba pierwsza takie choinki. Jakieś tam góry z tyłu i śnieg. No nie wiem, kilka lat miałam jak to malowałam. Pamiętam, że było to w M1. W Realu, coś takiego w centrum handlowym. Rodzice poszli na zakupy, ja zostałam i sobie siedziałam z paniami i malowałam po prostu kilka godzin bombki. No i tak jakoś zostało. Więc tutaj mamy wszystko, tutaj na pamiątkę, że jest dieselek. Wszystkie bombki coś znaczą, każdy coś przyniósł. Mamy też bardzo, bardzo stare bombki szklane, na przykład ten grzybek. Zawsze co roku o nim mówię, bo jest fantastyczny. Więc tak się prezentuje ta choineczka. Jeszcze wam zgaszę światło. Zaczynam malowanie od bombki, której nie dokończyłam w tamtym roku, bo goście dotarli i no, na tym stanęło. Więc będę malować farby, które już mam od dłuższego czasu. Kupiłam je w Action. Akrylowe. Kupiłam takie nowe, perłowe. Może efekt będzie fajny i zwykłe jakieś pędzelki też z Action czy tam z Pepco. No i te nowe bombki. Kilka wzorów sobie już przygotowałam i zaczynam malować. I tak się prezentuje gotowa bombeczka. Właśnie wsadziłam palec w datę, muszę poprawić, bo wszystko jeszcze schnie, ale jest poprawiona i dokończona w końcu bombka z tamtego jeszcze roku. Proszę bardzo. A teraz się zabieram za kolejną.
Przy drugiej bombce jakoś ciężej mi idzie, już chyba weny nie mam, więc stwierdziłam, że jutro ją pomaluję. Zostawiam takie bazowe coś. No w sumie nawet dobrze, może to wyschnie i będzie mi łatwiej malować po tej bombce. A zaraz Wam pokażę coś fajnego. Ale zanim opowiem Wam o tych wszystkich radosnych, fajnych rzeczach, to muszę Was troszkę zasmucić, a raczej wkurzyć. I mam nadzieję, że Was porządnie wkurzę i że będziecie działać. Zobaczyliśmy z rodzicami w telewizji akcję dotyczącą dzieci niepełnosprawnych, które zostały okradzione z miejscowości. Mam nadzieję, że teraz szybciutko tutaj znajdę. Oj, może zaraz się dokopię, bo tutaj jest sporo informacji o tym. Ale tak, ośrodek, gdzie właśnie były dzieci niepełnosprawne z porażeniem mózgowym na przykład, został okradziony ze sprzętu, nawet z zabawek, z Lego, wszystko tym dzieciom zostało zabrane. Koszty po prostu poniesione, straty poniesione są ogromne. To przed świętami. Ja mam nadzieję, że karma błyskawicznie tych ludzi dopadnie, że policja ich znajdzie, ale no dzieci są załamane, ich rodzice też. To były na przykład klocki Lego, które zostały zbierane przez długi czas przez te dzieci, żeby właśnie były tam w tym ośrodku. No, po prostu sprzęt terapeutyczny potrzebny do leczenia tych dzieci. No jak tak można? Jak sumienie komuś pozwala na to, żeby zrobić coś takiego? Dramat. Ale jest zbiórka. Przeraża mnie to, jak mało póki co jest pieniędzy zebranych, więc pomóżmy. Pomóżmy, aby odbudować to, co zostało zniszczone. W ogóle zdemolowano tam drzwi, wszystko. Ten sprzęt najważniejszy, żeby dla tych dzieci odzyskać, odkupić. Więc zostawiam Wam linka w opisie pod spodem. Chciałam Wam powiedzieć o jeszcze jednej sprawie. Można przelać pieniądze, a może, aż mi się głos łamie, a może znajdzie się ktoś, kto jest z okolic i może jakoś pomóc, bo słuchajcie, otrzymałam prośbę o udostępnienie zbiórki dla rodziny, która straciła w grudniu dom. Cała rodzina straciła dom w pożarze. Nie zostało absolutnie nic. I wyobraźcie sobie, że cała rodzina jest rozrzucona, wiecie, po znajomych, rodzinie. Nie mają jak spędzić razem świąt. Nikt im nie chce pomóc. Więc jest zbiórka na zakup tych najpotrzebniejszych rzeczy, aby ta rodzina miała w ogóle cokolwiek, bo stracili dosłownie wszystko. Więc dajmy im taką nadzieję, chociaż małą iskierkę przed świętami, bo zostały 2 dni, pieniędzy tutaj zebrano, no trochę, ale wciąż niewystarczająco, bo niecałe 15 tysięcy, a wyobraźcie sobie, jakie straty w ogóle straci dom rodzinny. Te dzieciaczki, no nie wyobrażam sobie, co musieli przeżyć i właśnie jaki smutek teraz muszą czuć przed świętami, że taka tragedia ich spotkała. Więc wpłaćmy tyle, ile możemy. Każda złotówka zawsze ma duże znaczenie, więc dorzućmy się. Zróbmy coś dobrego na święta. Dzisiaj 2 zbiórki, bo były dni, gdzie byłam za bardzo zmęczona, żeby Wam w ogóle podać jakąkolwiek zbiórkę, więc teraz nadrabiam. Możecie albo wybrać, albo przelać i tutaj, a być może ktoś jest z okolic tej rodziny i może zapewnić, wiecie, jakieś ubrania, jedzenie, cokolwiek po prostu, czy jakąś pomoc inną, znalezienie miejsca, czy może ktoś ma jakieś mieszkanie na wynajem, żeby tej rodzinie po prostu jakoś, wiecie, chociaż na ten czas dać, no nie wiem, no myślę teraz o tym, jak można by pomóc, więc macie 2 linki w opisie pod spodem i działamy. A teraz współpraca, ale nie żadna płatna współpraca ani nic takiego, tylko współpraca kobiet, Polek, zdolnych kobiet po prostu, które chcę wspierać i chcę Wam pokazać, jakie fajne rzeczy robią. Wspólnie sobie teraz otworzymy paczuchę, którą dostałam od Marcjanny.
Marcy się znam już wiele, wiele, wiele lat. Jej mąż to ten mój dietetyk, o którym tak często tutaj wspominam i się śmieję, że mnie tak pilnuje. Oni są właścicielami szkoły Vena Art w Białymstoku, gdzie mnie zatrudnili, żebym prowadziła warsztaty i jeszcze tam od czasu do czasu, już od kilku lat. Więc tak bardzo się cieszę i tak bardzo jestem dumna z Marcysi, że stworzyła swoją książkę. Stworzyła swoją książkę i ja teraz razem z wami ją rozpakuję. Nie mogę się tego doczekać po prostu. Droga Karolinko, mam przyjemność przekazać Ci druk próbny mojego podręcznika makijażu. Mam nadzieję, że znajdziesz w nim również coś dla siebie, a sposób uporządkowanej wiedzy przypadnie do gustu Tobie i Twoim kursantom. Przesyłam serdeczności, Marcjanna. Tam, ta, ta, tam. Ta, 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 tam, ta, ta, tam. Powinnam jakąś melodyjkę wrzucić. Jest, nareszcie. Jestem z niej taka dumna. Ona się tak bardzo stresowała przed wypuszczeniem tej książki. Słuchajcie, Marcjanna jest super zdolna. Ostatnio wygrała tytuł Artysty Roku w magazynie Makeup Trendy. Zobaczcie, jej prace są przepiękne. Nie mogę wam tutaj wszystkiego zdradzić, ale zobaczmy. Zajrzyjmy do środka. Ja sobie będę oczywiście czytać wszystko. Zostań swoją wizażystką. Ta książka jest twoim osobistym podręcznikiem do nauki makijażu. Zawiera wszystkie niezbędne informacje i zagadnienia oraz jest zbiorem technik, które pomogą ci w prawidłowym stworzeniu swojego wizerunku. Piękna Marcjanna. Wizażysta, kto to taki? Zawód, cechy wizażysty, kariera, praca, nauka. Wszystko jest super ważne. Czym się różnią te zawody? Zrozumieć kolor. Tak, psychologia koloru. Super, super ważna w tym zawodzie. Trzeba czuć kolory i wiedzieć, jak je dobrać. Wow, jakie piękne zdjęcia tutaj są. Przed i po. Patrzcie, jakie grafiki. Ekstra. No ja na pewno będę przeglądać. Nie chcę wam tutaj zdradzać wszystkiego, ale na pewno przeczytam całą, bo Marcjanna też mnie prosiła o taką, wiecie, prywatną recenzję, więc na pewno to zrobię, ale no, zachęcam was serdecznie, jeżeli chcecie, potrzebujecie książki o makijażu, to ja jestem wręcz pewna, że tutaj zawarta w niej wiedza to jest taki must have i że nie tylko osoby początkujące tutaj zdobędą swoją wiedzę. Jeszcze wam ją zrecenzuję, jak dokładnie ją przeczytam, ale otrzymałam od Marcjanny zniżkę 10% na hasło Karolina10, więc jeżeli chcielibyście zakupić książkę już teraz, bo jest jej świeżutka premiera, to zostawiam wam linka w opisie pod spodem. Hasło Karolina10. I tak, no, tak się cieszę, jestem z niej taka dumna, ona tak długo na to czekała. Gratuluję, kochana, z całego serca. Tak, poznaliście pierwszą zdolną kobietkę, to teraz będzie druga. Wybaczcie mi za tą pozycję, ale tak długo siedziałam tymi bombkami, że plecy już tak bolą, więc jak taka babcinka, sobie siedzę, z jednej strony mam laptopa, na którym będę zaraz montować vlogmasa, przede mną jest telewizor i jestem obłożona kotami, tutaj jedna sztuka, tutaj druga, no i tak wyglądają moje wieczory, no, tak. A co do tej drugiej zdolnej kobietki, to muszę wam opowiedzieć historię, jak to było, że się zgadałyśmy. Napisała do mnie jedna z moich obserwatorek, Ola, bardzo zdolna kobietka, że tworzy własną biżuterię,
sama je projektuje, sama ją robi, tworzy coś, co jej się bardzo podoba. No i zapytała, czy zechciałabym ją pokazać światu. A ja oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak, bo jak tylko zobaczyłam, jak ona przepięknie prowadzi profil, jakie to jest wszystko spójne, jaki to jest tworzone z pasją, uwielbiam wspierać takie osoby, naprawdę, więc abyście nie myśleli, że to jest jakakolwiek współpraca, po prostu płatna, nic z tych rzeczy, po prostu uwielbiam takich ludzi, więc prezentuję Wam piękną biżuterię. Gloso. Nawet ulotka bardzo mi się podoba. To jest minimalizm, to jest klasa, to jest coś, czego bardzo często brakuje na tym rynku. Pięknie. Informacja z ulotki. Osobiście zaprojektowałam i wykonałam dla Ciebie tę biżuterię. Dokładam wszelkich starań, by dopracowany był każdy jej detal. Możesz zrobić wiele, by służyła Ci jak najdłużej. Oto kilka wskazówek dla Ciebie. I słuchajcie, no jest ulotka, jest gwarancja 3-miesięczna, jest podpis Oli i informacja, co się znajduje w mojej biżuterii. Perły, koral, kamienie księżycowe, srebro posłacane, koraliki szklane i nić jedwabna. Zobaczmy, jak one wyglądają. Let's go outside. The snow is falling down. Gloso. Tutaj mamy dwa pudełeczka. Również jest tutaj minimalizm. Elegancja. Może je tutaj wyjmę. One są tak eleganckie, że aż mi je głupio prezentować, kiedy siedzę, wiecie, w piżamce, taka po całym dniu zmęczona i tak dalej. Ale obiecuję Wam, że jak się już ogarnę, na przykład Wigilię, to założę biżuterię na siebie i pokażę Wam, jak ona się prezentuje, ok? Bo tutaj będzie po prostu taka prezentacja, a później na mnie. Pierwszy zestawik. To jest zestaw. Zestaw naszyjnik i bransoletka chyba, z tego co pamiętam. Taki długi, przepiękny, właśnie z perełkami. Minimalna, bardzo delikatna biżuteria, bardzo kobieca. I tak jak Wam wspominałam, zaprezentuję Wam na sobie, jak już będę odpowiednio ubrana. Godna po prostu takiej pięknej biżuterii. Ale tak się prezentuje. Jestem fanką tych pudełeczek. A drugie. Karteczka. Karolina, dzięki za Twoją życzliwość i dobre serce. Bransoletka z czerwonym koralem. Zrobiona specjalnie z myślą o Tobie, Ola. O, no tak, retro kolor. Zobaczcie, jakie piękne. Z koralem. Wyobrażacie sobie takie zestawienie z czerwonymi ustami, koralowymi ustami. A to są kolczyki, które sobie wybrałam. Jaskółki. To się przekłada, ten naszyjnik, przez dziurkę. I widać właśnie jaskółkę, a z tyłu wisi taki piękny łańcuszek. No, są przeurocze. Przepiękne. Tak delikatne, subtelne i bardzo kobiece. Więc no ja już się stałam fanką. I mam nadzieję, że Wam również się podoba. I że lubicie wspierać polskie marki, polskie kobiety. Jeżeli planujecie jakiś zakup biżuterii, to Ola przygotowała dla Was coś jeszcze. Ola przygotowała dla Was zniżkę. Jeszcze kochana, napisała mi wiadomości, że jeśli uznam to za właściwe, to mam Wam podać ten kod. Jak najbardziej uważam, że to jest właściwe. Jeżeli chcecie zrobić zakupy, to słuchajcie, minus 20% leci
do Was na wszystko. Na wszystko na stronie Glosso z hasłem Karolina Ziętek 20. Wszystko pisane razem. Słyszę litery. Tutaj Wam wyświetlę. No. 20% zniżki. I to wszystko, jeżeli chodzi o te dwie piękne, zdolne kobietki, więc dzisiaj macie dwie zbiórki i dwie fantastyczne kobiety, bardzo zdolne, które tworzą fajne rzeczy. Mam nadzieję, że Wam się to podobało, bo ja jestem taka z nich dumna i po prostu uwielbiam, kiedy kobiety robią, wiecie, to coś, co sprawia im radość, co sprawia, że codziennie wstają z łóżka i widzą sens w tym, co robią i cieszą się tym. Więc jak najbardziej podaję dalej i Wy też podajcie dalej i jeżeli Wam się to podoba, to po prostu sobie to kupcie i nie będziecie żałować. Ja za to ręczę. No. Dzisiaj to już wszystko. Jutrzejszy dzień też będzie taki troszeczkę zabiegany, bo jeszcze jakieś ostatnie zakupy, pakowanie prezentów i w ogóle. Dzisiaj nareszcie choinka wystrojona, bombka pomalowana. Druga to tak jakoś coś mi się nie za bardzo, znaczy nie, że już mi się nie chciało, tylko już byłam chyba za bardzo zmęczona. I tak malowałam i stwierdziłam, nie, już za bardzo mnie ten kręgosłup boli, odpuszczę sobie, zrobię sobie bazę i będzie mi łatwiej na takim już wszystkim, wiecie, zastygniętym malować jutro, jak już sobie tak usiądę na spokojnie. I tak też zrobię. To tyle na dzisiaj. Bardzo Wam dziękuję za oglądanie i do następnego. I pamiętajcie, że to jutro nie będzie ostatni Vlogmas. Będą jeszcze dwa. Bo ostatni pojawi się 25 grudnia, więc nie rozpaczajcie. Tylko na spokojnie sobie oglądajcie. 25 grudnia będzie ostatni Vlogmas. No niestety ja też nie wiem, kiedy to zleciało. Nie mam pojęcia. Nie pytajcie. Nie wiem, o co w ogóle chodzi. To dobranoc. Pa, pa. Dobranoc albo miłego dnia. No. Ciao, pa.